Witam was, ja jestem smidlak.pl, a to jest taki mały review gry Rainbow Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Ogólnie wpierw muszę wszystko pościszać trochę, bo za głośno jest. Dobra, teraz będzie dobrze. Tak. Jest to gra studia Ubisoft, zlokalizowanej w Montrealu. Gra została wydana w 2007 roku. Tak, o co w ogóle w tej grze chodzi? Wcielamy się w postać, własnoręcznie stworzoną. Jesteśmy dowódcą grupy elitarnej, grupy wojskowej zwanej Tęczą. No i naszym zadaniem w tej części gry jest znaleźć winnego ataków bomb na Meksyk. Tak, pokażę wam część kampanii single player. Aktualnie grę są w przeszłym, ale może będzie z tego seria następnym razem na normalny, bo na razie to na łatwym przeszłym. Dobra, na razie zaczniemy tak, na normalnym. Tak. Gra jest chyba za jakieś 30-40 zł na... Tak właściwie ja nie kupywałem tego na Allegro, ja to kupywałem w CD Action, a dokładnie od kuzyna pożyczyłem. Ale... Dobra. No... te loadingi mogą się czasami zdarzać kurzające. Są też czasami tutaj błędy po instalacji, że czasami nam nie będzie działać myszka, będzie trzeba odinstalować i z powrotem zainstalować, co może być trochę męczące. Gra jest ogólnie mało wymagająca. Jest dość... jak na taką grę z dwa... O, jakie są błędy. Takie błędy często mi się zdarzają tutaj przy ładowaniu gry, ale... nie sprawia to jakichś większych problemów. Po tym normalnie wszystko gra. No dalej, szybciej. O, chyba się załapało. Tak. Dobra. Dobra. Szczyt Firena jak Francja, 5 lat później. Dobra. Grę zaczynamy w takim miejscu. Są to szczyty w Pirenejach, to są francuskie góry. Naszym tutaj zadaniem jest doprowadzić do infiltracji spotkania terrorystów. I naszym zadaniem jest właśnie dokazywać ich dowódcę. Dobra, teraz się na chwilę zamknę. Bishop. Minęło trochę czasu i zgadza się. Wyglądasz inaczej. Poznaj negocjatora, porucznika Mądro. Poruczniku? Nasi zakładnicy są tutaj, aby otworzyć nową wieżę komunikacyjną. Rewolucyjny sprzęt. Unia bardzo liczy na te stacje. To ambitni ludzie. Na pewno będą chcieli rozmawiać. Mówiąc wprost, nasze negocjacje to podpucha. Może trochę podgłośnie dialogi, bo jest trochę za cicho. Dobra, tak zwiększę do 7. To nie będzie jakoś tak specjalnie przeszkadzać. Dobra, jest. Ja poprowadzę drużynę Alfa, ty Bravo. Otoczymy budynek. Gdy obie drużyny będą na pozycji, odbijemy zakładników. Monroe ich zagada, my się przygotujemy. Zobaczymy, na co stać waszego rekruta. Dobra, do roboty. Ostrożnie, zawsze. Przed tym pomieszczeniem jest kładka techniczna, która prowadzi pod blokadą. Idźcie teraz do niej. Negocjator was minie. Idźcie sami. Musicie być bardzo cicho. No właśnie, tu nie mamy uaktualniony cel. Infiltruj negocjacje i... Szef. Zaczekaj na
drugą drużynę, która właśnie idzie tam, chyba tamtędy górą. Chodnika pilnuje tylko jeden wartownik. Ukryjcie się w pobliżu i zdejmijcie go na mój rozkaz. Teraz. Ładnie! Bishop ma pierwszego trupa. Dzięki, to znaczy, że wy stawiacie pierwszą tutaj kolejkę. Mamy dostępu trzy bronie naraz. Mamy pistolet i dwie bronie główne. Jesteśmy na dachu. Ładny widok. Mamy problem ze snajperami. Według planów przed wami powinna być klatka schodowa. Weź swoją drużynę i wyjdźcie po schodach, żeby ich zdjąć. Potem Alfa, może zrobić kolejkę. Dzięki, Bishop. Dobra. Mamy tutaj pięć rodzajów broni głównej. Są to pistolety maszynowe, karabiny maszynowe, lekkie karabiny maszynowe, strzelby i karabiny snajperskie. Jesteśmy w środku. Są tutaj przyznawane także punkty ACES za wykonywanie różnych zabójstw. Chcesz stać na miejscu? Stoimy. Tutaj. Nowak, zaskocz mnie. Możemy zdejmować tanku kryjących się za osłonami z drewna, gipsu albo cienkiego metalu. Wystarczy je przestrzegać. Dobrze. O tak, double kill. Dobra, niech to nie wyjdzie. Dobra, nie wyjdzie. Dobra, idziemy dalej. Ja tutaj bardzo lubię ciężkie karabiny szybko maszynowe. Stać. Coś pod... Naprzód. Coś w tej instalacji... Zostać na pozycji. Mi tam tak się coś... Dołączyć. Psuje, że... Ten z francuskim księdzem? Dobra. Mamy tutaj... Och, coś... ten z wielkim stopem światła padającym w kościele i... Podaj ocenę zagrożenia. Nie, ci ten też nie. Sprzęt, ale braki ten o dziewicy, celować w niego. Drugi w kolejce. Dobra. Zdejmiemy ich tutaj teraz na ślepo. Co? Naprzód, naprzód! Dobra, i granat. Stać! Do mnie! Dobra, idziemy dalej. Jaja sobie robisz? Zabiłem co najmniej setkę. A ty? Dobra. Rozkażę teraz mojej drużynie podejść tutaj. Nie. Może załatwić ich odłamkowy. Nikt tego nie usłyszy. Wierzcie mi. Zbiórka. Ciekawa sugestia. Ale jaki byłby wynik takiego działania? Panika. Zakładnicy zabici. Okej. Następnym razem bądź cierpliwy i pomyśl. I to go zabiło? On jest pierwszy w nie, kolejce. Nie, ale spadł z 50. On jest piętra. Drugi w kolejce. To dopiero śmierć. Liczy się efekt, nie? Dobra. Otworzyć i oczyścić. Otworzyć i oczyścić. Jestem niezły. Czuję to. Świetnie, ale pamiętaj, czego was uczę. Trzeba się liczyć z konsekwencjami. Nie polegaj na przeczuciach. Myśl. Tak, obie tutaj mają pistolety maszynowe. Ja bardzo tutaj jestem zwolennikiem pistoletu maszynowego. Przy okazji tutaj, jak tak jestem, no to przeładuję mojego pistolecika. Widzę komandora. Oj. Zapomniałem, że to teraz na... Zostać na jest pozycji. Normalnie na to się potrzebuję trochę więcej niż... Zrozumiałem. Stać. Stój. Ciekawe, czy trafisz tego tak gościa, Bishop. Tutaj mam taką... Ładny strzał. Nieźle, ale to nawet nie jest kosła akcji. Nie, no, tutaj niektóre żarty są takie suche, że aż... Kurde, żal tego komentować. Naprzód, naprzód, naprzód. Nie, nie może stać. Ja skorzystam. Zostać na pozycji. Mam tutaj też opcję zabijania z liny, tak. Zejdziemy pierwsi. Zrobimy tak. Zabili go? Kurwa! Co jest? Boisz się dostać kurde? Choć nie po mnie, będę ładnie! Natychmiast potrzebujemy posiłku! Zabili mnie. Niestety tak się zdarza. Dobra. Chwilowo zatrzymam nagranie i widzimy się za chwilę.